Zaangażowani, aktywni, kreatywni, ofiarni, chętni, ambitni, niezawodni, innowacyjni. Po prostu zakochani w pomaganiu. Rozmowy z tymi, którzy w Skierniewicach wyciągają pomocną dłoń. Akcje charytatywne, projekty, inicjatywy stworzone dla mieszkańców przez mieszkańców. W każdy piątek o 12.15 na antenie radia RSC. W studiu Radia RSC Natalia Zwolińska. Dzień dobry. Dzień dobry. I tu pewnie powinnam wymienić wiele funkcji, ale dziś najważniejszą jest założycielka grupy Każdy Inny, Każdy Wyjątkowy. Tak, zgadza się. I to jest ten temat, który gromadzi nas właśnie w studiu Radia RSC. Więc zacznijmy od tego, że na pewno wszyscy jesteśmy wyjątkowi. Każdy jest wyjątkowy na swój sposób. I właśnie do takich osób też chcesz dotrzeć, chcecie dotrzeć, bo myślę, że to już trochę większa grupa. Tak, jest nas coraz więcej, z każdym dniem okazuje się, że jest coraz więcej rodziców. Grupa jest skierowana do rodziców wyjątkowych dzieciaków, czyli takich, które mają ADHD, autyzm, Aspergera, mają różnego rodzaju dysfunkcje, to się tak mówi. Dla mnie to jest wyjątkowość, czyli dysleksja, dysortografia i wszystko inne, wszystko co jest związane z wyjątkowością tych dzieciaków. To jest projekt, mogę tak nazywać chyba projektem, który ma na celu właśnie wyłonienie tych osób, tej grupy, która może wymieniać się doświadczeniami, wymieniać się też własnymi jakimiś przeżyciami i tym, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, bo na pewno przy takiej wyjątkowości tych trudnych sytuacji na co dzień jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo trudnych sytuacji, ale też są wspaniałe sytuacje, co z każdym dniem widzę coraz mocniej, bo jakby do tej pory osoby takie jak my, tacy rodzice, nie mieli takich grup wsparcia, w których mogą się wymienić, tak jak wspomniałaś, doświadczeniami, ale też pomocami naukowymi, które mogą pomóc w znalezieniu na przykład specjalistów dobrych, bo tu też jest duży problem, bo większość z nas jako rodziców, a w zasadzie nasze dzieciaki korzystają z pomocy psychologicznej. Czasami jest potrzebne wsparcie psychiatryczne. Nie mówię, że jakieś olbrzymie i że te dzieciaki trafiają do jakichś zamkniętych zakładów, ale potrzebują tego wsparcia też czasami psychiatry, czy logopedy, czy fizjoterapeuty. Naprawdę tych takich kontaktów jest bardzo wiele, których my potrzebujemy, a nie zawsze jesteśmy w stanie sami znaleźć odpowiedniego specjalistę, więc chociażby wymiana tych informacji na zasadzie wsparcia dziecka w nauce, w funkcjonowaniu, w życiu codziennym. Są rodzice, którzy już przez ten etap przebrnęli, a są rodzice, którzy dopiero idą do poradni i dostają opinię, że moje dziecko ma jakieś zaburzenia i co dalej, bo tak naprawdę tu jest ten taki podstawowy punkt, w którym rodzice bardzo często się gubią i po to jesteśmy, żeby też tych rodziców na starcie już wspierać. Powiedziałaś, po to jesteśmy, co oznacza, że tych rodziców jest już pewne gro, które spotyka się, rozmawia i często to też jest tak, że to ludzie, którzy spotykają się na szkolnym korytarzu, niby przez przypadek, bo dzieci chodzą do jednej klasy, a po jednym zdaniu już wiadomo, aha, czyli twoje dziecko też zmaga się z takim i takim problemem. Moje dziecko ma taki i taki i nagle się okazuje, że tych osób jest więcej od słowa do słowa. Tak, to jest od słowa do słowa, natomiast to nie są główny trzon, to nie są rodzice z jednej szkoły, tylko z kilku. I tak naprawdę od słowa do słowa wszystko się zaczęło i widzę, że rośnie w siłę, co jest bardzo pocieszające, bo widać, że ci rodzice, my jako rodzice też potrzebujemy tego wsparcia, bo inaczej jest, jeżeli ja mówię o swoich problemach ze swoim dzieckiem do osoby, która przechodzi podobne problemy lub je przeszła, a zupełnie inaczej do osoby, która tych problemów w ogóle nigdy nie miała i w ogóle nie wie, o co mi chodzi i albo przesadzam, albo mówię coś nie tak, to jest zupełnie inaczej odbierane, natomiast warto się spotkać, porozmawiać, pomyśleć, czego potrzebujemy i jak gdyby, ja uważam, że w grupie siła, dlatego jeżeli będziemy grupą, jeżeli będziemy działać wspólnie, jesteśmy w stanie zmienić nasz świat i świat naszych dzieciaków na lepsze, nie tylko naszych, po wszystkich. To będzie dość duża grupa.
z tego co słyszę, bo mamy też bardzo szerokie spektrum zaburzeń, dysfunkcji, jak to się mówi, i też może i chorób, które wynikają, z których później wynikają trudności w nauce, bo tu wspomniałaś między innymi ADHD, dysleksję, dysortografię, ale mamy też dzieciaki, które mają mniejsze, większe spektrum autyzmu. To dla takich osób właśnie grupa dla ich rodziców powstaje. Dokładnie. Generalnie w początkowej fazie, jak myślałam, to myślałam tylko i wyłącznie o rodzicach dzieciaków z ADHD. No ale wyszło jak wyszło, tak? Bo za moment dostałam telefon, ej słuchaj, ale moje dziecko jest wykluczone, źle się czuje, bo ma zaburzenia odżywiania. A moje dziecko ma spektrum i czy ja też mogę przyjść? Bo w sumie część naszych problemów się łączy, no łączy się jak najbardziej. Więc dlaczego nie? Dlaczego nie iść jak gdyby już szerokim torem i faktycznie połączyć tych rodziców? Bo każdy z nas odbija się gdzieś od ściany, lub jest zamknięty w czterech ścianach i walczy ze swoimi problemami, ze swoją niemocą bardzo często sam. Natomiast tutaj możemy się wymienić doświadczeniami, możemy porozmawiać i spróbować coś zmienić dla samych siebie, dla naszych dzieciaków i w ogóle dla wszystkich dzieciaków. Projekt zupełnie nowy, zupełnie świeży. Pierwsze spotkanie przed nami, więc dziś też nie będę pytać, co dalej, bo myślę, że po pierwszym spotkaniu ten plan, który masz dziś założony w głowie, ulegnie zmianie o 180 stopni. Myślę, że może nawet nie o 180, natomiast jakieś plany już gdzieś w głowie mam, pomysły. Natomiast wszystko wyjdzie w praniu, bo musimy się najpierw spotkać. Wszystkich zapraszam, wszystkich, nieważne, czy dziecko ma jakieś zaburzenia, czy ich nie ma. Jeżeli rodzic potrzebuje przyjść na to spotkanie, to zapraszamy, bo nikogo nie wyrzucimy. Zapraszamy wszystkich, jesteśmy otwarci na wszystkie problemy rodziców, bo tak naprawdę są grupy wsparcia dla dzieciaków. Co też jest dla mnie na przykład bardzo ważne, to wyniknęło już w trakcie od momentu powstania pomysłu na stworzenie grupy, po rozmowach z rodzicami, na przykład u większości z nich, nie powiem, że u wszystkich, ale jest bardzo duże zaburzenie samooceny. W zasadzie te dzieciaki myślą, że są nikim. I myślę, że to też jest jeden z punktów, na którym rodzicom bardzo zależy. I wcale dzieciak nie musi mieć zaburzenia jakiegokolwiek, żeby czuć się gorszym, nie mieć świadomości swojej wartości, i to jest problem w ogóle dzieciaków w dzisiejszych czasach, dlatego jeżeli rodzic widzi, że moje dziecko nie ma pomysłu na siebie, żyje tak z dnia na dzień, w zasadzie to wegetuje, bo samo nie wie, co jest warte, to też zapraszamy, bo to jest naprawdę bardzo duży problem dzisiejszych czasów. Na zakończenie jeszcze tylko zapytam, czy tylko skierniewiczanie mogą wziąć udział, czy jednak ci, którzy nas słuchają w powiecie skierniewickim albo w innym mieście, też mogą przyjść na takie wydarzenie? Zapraszamy wszystkich. Tutaj nie ma podziałów, bo ważni jesteśmy my jako rodzice, ale też i nasze dzieciaki, i wspierajmy się, bo to niekoniecznie musi być tylko samo miasto Skierniewice. Pierwsze spotkanie, tak jak wspomniałam, przed nami. Gdzie i kiedy? W piątek, 7 czerwca o 18:30 w Muzeum Historycznym Skierniewicy. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. A zapraszała Natalia Zwolińska, założycielka grupy Każdy Inny, Każdy Wyjątkowy. Za dzisiejszą rozmowę dziękuję. Myślę, że jeszcze nie jedna przed nami w temacie tego spotkania i w temacie w ogóle grupy, która powstaje w Skierniewicach. Zaangażowani, aktywni, kreatywni, ofiarni, chętni, ambitni, niezawodni, innowacyjni. Po prostu zakochani w pomaganiu. Rozmowy z tymi, którzy w Skierniewicach wyciągają pomocną dłoń. Akcje charytatywne, projekty, inicjatywy stworzone dla mieszkańców przez mieszkańców. W każdy piątek o 12:15 na antenie radia RSC.